Ohajo, czejo, tutaj FKP Friends i zapraszam na konkurs drużynowy TSJ4. Dzisiaj w FGP Cup, oczywiście letni Grand Prix. Siódmy już konkurs, drugi drużynowy przed nami w tym sezonie i ostatni konkurs drużynowy sezonu letni Grand Prix, bo były jak wiadomo tylko dwa. Pierwszy oczywiście skończył się zwycięstwem Słowenii nad Polską oraz Niemcami. Na czwartym miejscu bliscy zaskoczenia wszystkich, ale i tak już czwarte miejsce Szwajcarów było zaskoczeniem, ale byli bliscy stanęcia na podium. Ale uwaga, w drugim treningu Szwajcarzy byli na miejscu drugim. W drugim treningu Szwajcarzy zajęli drugą pozycję, więc to może naprawdę coś oznaczać. Oczywiście również Norwedzy, oni będą w innym składzie. Andreas Stiernen, Ciastek oraz Halvor Egner Granerud. Dwóch Norwegów z drużynówki nie wystartuje. Więc wystartuje Ciastek oraz Halvor Egner Granerud, ale pozostali oczywiście są jak najbardziej. No i zaczynają zmagania. Zaraz zobaczymy kto. Rozpoczynają zmagania Włosi, czyli Łoś. Jak Włosi sobie poradzą? Zobaczmy na Łosia. No nie było tak źle, nie było tak źle. Łoś nas przyzwyczaił do mizernych występów, a tymczasem 108 metrów. I teraz Czesi, czyli Wojciech Sztursa. No zobaczmy, no Czesi raczej wysokich tutaj, ojeju, wysokich żądań nie będą mieli, no i cóż. 83 metry Wojciecha Sztursy nie napawa optymizmem reprezentacji Czech. A teraz przed nami Finowie. Niko Kytozaho, którzy na pewno powalczą o awans na swojej skoczni. Czekajcie, jeszcze raz zacznę, bo już przy skoku Czecha miałem problem z myszką i teraz przy skoku Fina miałem problem z myszką. Żeby nie było tyle problemów podczas drużynówki, zaczniemy od nowa, bo może być co drugi skok jakiś problem. O dobra. No to zaczynamy. Zaczyna reprezentant Włoch znowu. Druga próba Łosia. Restartujemy konkurs. No ale Łoś się jakoś znacząco nie poprawia. Chyba tylko pół metra, nie wiem. No 109 metrów dalej nie napawa optymizmem. I znowu Czesi, czyli w sumie mamy tą samą kolejność. Wojciech Sztursa. No, poprawia się. Poprawia się Wojciech Sztursa. 103,5 metra to już może lepiej świadczyć dla reprezentacji Czech. A teraz Finowie, no i Niko Kytosa. Ojej! Ojej! Ależ Kytosaho poleciał bombę teraz. 121 metrów Niko Kytosaho dla reprezentacji Finlandii to była bomba. To była mocna bomba Niko Kytosaho wyprowadzona w Japonię. No i co właśnie na to poradzi Noriaki Kasai? No nie radzi, co najlepiej. 113 metrów, no i na razie Finowie naprawdę na czele. Tymczasem Szymek. Nie najlepiej. Nie najlepiej szło Szymkowi, ale teraz na konkurs drużynowy się spiął, no i jest 116 i pół metra. No i oczywiście Szymek na miejscu drugim. A teraz Austriacy, no i Nertex, zobaczmy. No Nertex również nie zachwyca jakoś nadzwyczajnie. 114 metrów to daje mu trzecią pozycję dla Austriaków. A teraz Norwedzy, no i Andrew.
Zobaczmy. No i Norwedzy, no nieźle zaczynają. Andrew wyprowadza Norwegów na drugą pozycję o 1/10 nad Amerykę. A teraz Szwajcarzy, no i Gregor de Schwanden. Na co jest zdolny team Szwajcarów? Zobaczmy. Oj, de Schwanden! Pięknie. 123 metry. Dobra, wracamy. No i teraz Niemcy. Luka Roth, przed nami drużyna Niemiec. No i Luka Roth, zobaczmy. To jest dobry skok, brawo. 117,5. Szwajcarzy wyprowadzają się na trzecią pozycję. A teraz reprezentacja Polski i Telba. Telbie nie idzie najlepiej w Lahti. No i słaby początek dla reprezentacji Polski. Dopiero na szóstej pozycji 116 metrów. No to Polacy słabo zaczynają. No i Słoweńcy. Žiga Jelar. Zobaczmy. No, słabo. 115 metrów. Słoweńcy na szóstym miejscu. No i sensacja. Cóż mamy za sensację po pierwszej grupie? Szwajcarzy o 12 punktów prowadzą nad drugą Finlandią. Szwajcarzy i Finowie są na podium po pierwszej rundzie. Na trzecim miejscu Niemcy, dalej Norwegia, Ameryka, Polska, Słowenia, Austria, Japonia, Włochy, Czechy. Cóż za sensacja po pierwszej rundzie. Szwajcarzy na prowadzeniu na czele, a Finowie są na drugim miejscu pod nimi. Naprawdę ciekawe rozpoczęcie, a teraz Sebastian Coloredo i Włosi, no słabo. 107,5 metra. Włosi nie mają drużyny. A teraz Wiktor Polaszek. Czesi też raczej będą tutaj outsiderami. Ale niezły skok Polaszka. 117 metrów. Są na prowadzeniu. Pokonują Włochów w tym momencie. I teraz Oli Młotka. Teraz Finowie mogą niestety troszkę spaść po tym skoku. Chociaż Młotka się zmobilizował na swój skok. No i 118,5 metra. No zobaczmy, jak długo postoją Finowie. A teraz Klusek. No próbował. Próbował, 117,5 metra. Są na drugim miejscu Japończycy. No i Kevin Bickner. Zobaczmy. No i tu będzie dobry skok Bicknera. Brawo. A, huknął Bickner. Miał dobry wiatr. No i, Amerykanie o 0,7 nad Finlandią. Gregor Schlierenzauer. No, Austriacy nie mogą się napawać optymizmem. Ósme miejsce po pierwszej grupie. A teraz słabo Schlierenzauer. On w ogóle nie czuje Lahti. No i Austriacy na trzeciej pozycji, zaledwie 114,5 metra Schlierenzauera. A teraz Norwegowie. Andreas Stiernen. Oj, huknie dla Norwegów. Stiernen! 123,5 metra i Norwegowie na prowadzeniu. Kilian Peyer. Rekordzista były skoczni. 133 metrów. Tutaj umie skakać. I rekord Klausa zostaje pobity. Rekord Klausa w tym momencie został pobity. Matko boska. Kilian Peyer, 135,5 metra. Co on odwalił w tym momencie? Rekord Klausa zostaje pobity przez Kiliana Peyera. I ponownie Kilian Peyer jest rekordzistą obiektu. Teraz uwaga. Bo też go stać na świetny skok. Markus, ojeju. Eisenbichler, ojeju. I pobił rekord. 136,5 Eisenbichlera. Ja nie mogę, co robią Niemcy. Wiedziałem, że tak to będzie wyglądało z Niemcami. Przecież oni byli pierwsi dwa razy na treningach. Oni przecież wygrali dwa treningi. No i się nie dziwmy, że tak pięknie teraz Eisenbichler skacze. Przecież Eisenbichler, ja nie mogę. No i Niemcy na drugiej pozycji. Eisenbichler pobił dopiero co rekord Kiliana Peyera. Bitwy na rekordy dalej tam trwają, a teraz Tada Banri, dobry skok dla Polski, brawo.
Trzecia pozycja reprezentacji Polski 125 metrów. No i Peter Preutz, on tutaj się czuje dobrze. Peter lubi ten obiekt. Widać było to w konkursie indywidualnym, no i huk nieładnie. Telemarkiem! Telemarkiem 134 i wyprowadza Słowenię na trzecią pozycję. Wow! I zaczynamy trzecią kolejkę. Z siódmej Słoweńcy trafiają na trzecią pozycję, a teraz Włosi Alex Insam. Dobrze, Insam! Brawo, Insam! 124 metry i to jest pierwsza pozycja na razie Włochów. Ale zobaczmy, oni muszą się zmierzyć z Czechami. FIA tymczasem. No i FIA nie zamierza skoczyć. Słabo! Brawo! 129 metrów dał z siebie wszystko, 200%. No i dalej mogą Czesi powalczyć o awans. Zobaczmy, jak się spisze Jarko Matta. Dobrze. Jeszcze Finowie będą na prowadzeniu. Brawo, Jarko Matta. 120 metrów. No i ja nie myślę, żeby Anti-Alto miał to psuć. Po prostu nie myślę, żeby Anti-Alto miał zepsuć swój skok, więc raczej jestem pewien, że Finów zobaczymy w drugiej serii, a Japończyków nie. Tym skokiem Junshiro Kobayashi pogrzebał Japonię. Japonia na ostatniej pozycji. A teraz Amerykanie i Kacpernik. Oj, będzie daleko. Zastraszająco daleko, ale nie ustał. Chyba nie wytrzymały nogi, nie wiem. 133 metry to był piękny skok, ale nie wytrzymały nogi prawdopodobnie. Mimo to Amerykanie na najdrugiej pozycji przegrywają teraz z Finami. Ale to byłby cios, gdyby to ustał. A teraz Dejmianek dla Austrii. Austriacy na ósmej pozycji. No Dejmianek starał się powalczyć o odległość. To jest dobry skok, 123 metry, ale Austriacy raczej nic wielkiego nie osiągną. Tak samo jak Norwegowie Ciastek. Zobaczmy. Jak się spisze Ciastek? No tak. 114 metrów. Norwegowie jeszcze na trzeciej pozycji, ale już ze stratą do Amerykanów. A teraz Szwajcarzy, oni są na prowadzeniu. Czy Dominik Vetter ich utrzyma na tym prowadzeniu? Zobaczmy. On na pewno da z siebie wszystko. Dominik Vetter, co robi? 132 metry Dominika Vettera. Niemożliwe. Co robią Szwajcarzy w tym konkursie? On jest niesamowity, ten młody chłopak z Szwajcarii. Dominik Vetter. Ale Kotełek też jest mocny. Kotełek też naprawdę jest mocny. Ma formę. Szczególnie w Lahti. Dobrze mu idzie. Świetny skok Kotełka. 128,5 metra. No i Niemcy dalej będą grozili Szwajcarom. Oni nie składają broni. Polacy na czwartej pozycji. Kamil Stoch. Zobaczmy na Kamila w jego skoku. Pięknie ułożony na nartach. No i to jest piękny skok Kamila Stocha. Troszkę odrobi do Niemiec na przykład. No a jak Słoweńcy i pan Wiesio, zobaczmy. Jak pan Wiesio się zaprezentuje. Oj, będzie ładnie. No i daleko i też telemarkiem. No i Słoweńcy na drugiej pozycji, 130 metry, nawet pokonują Niemców. W tym momencie oni byli siódmi i są już na drugiej pozycji Słoweńcy. A teraz Maciek 3839 dla reprezentacji Włoch leci. I to jest dobry skok. To był dobry skok Maćka. 130 metrów na Hillside ląduje. A teraz spójrzmy na Romana Kołderkę. Świetnie. Brawo, Kołderka! Brawo dla Romana Kołderki. On również leci 130 metrów. No i Anti-Alto. Finowie byli na piątej pozycji. No i Anti-Alto na spokojnie ich utrzyma na wysokiej pozycji. To jest piękny skok Antiego Alto, 131 metrów. A więc Anti-Alto zapewnia Finom drugą serię, a teraz Daiki Ito.
Japończycy dopiero na 11 pozycji. No i to jej. I to już jakby Daiki i to już jakby nie walczył. Jakby Daiki i to już się poddał. I skoczył kompletnie słabo, 98 metrów. Zaledwie 98 metrów reprezentanta Japonii, no i niestety dla Japonii to się kończy. To się kończy dla Japonii, jak widzimy. A teraz orzech dla Amerykanów. No i pięknie orzech. Jak zwykle w pięknym stylu 132,5 metra orzecha pokazuje, że jest liderem tej grupy. A teraz Filip Aschenwald dla Austrii. No i Aschenwald ich uratuje. Aschenwald ratuje Austriaków. Trzecia pozycja 135,5 metra. Gratulujemy Aschenwaldowi pięknego skoku. A teraz Norwegowie Halvor Egner Granerud. I zacznę Halvor. Oj, Halvor Egner Granerud. Granerud! Halvor Egner Granerud, widzimy, że w formie. No, chyba Halvor Egner Granerud nie może się doczekać Pucharu Świata, gdy go możliwe, że trener wystawi do pierwszego zespołu Norwegów. Naprawdę Granerud teraz wyśmienicie. Huknął ładnie Halvor Egner Granerud, ale teraz Simon Ama. Szwajcarzy, oni prowadzili po trzech grupach. I co zrobi Simon Amann? On ich może utrzymać na tym prowadzeniu. On jest piękny skok, 130 metry. Co robią Szwajcarzy w tym konkursie w ogóle? Niesamowite. Ale teraz jeszcze Stefan Laie najpierw. No i Laie coś odrobi. Laie coś odrobi, on to ustał. 134,5 metra, no i Szwajcarów przewaga zmalała o 8 punktów odrobił. 8 punktów odrobił. A teraz Polacy Dawid Kubacki. Będzie ładnie. Będzie pięknie. Kubacki. Kubaś! 134,5 Dawida Kubackiego. Piękny skok nie popsuł drużynówki dla Polski. A co zrobi? Zalaniszek. Dla Słowenii. To jest dobry skok Laniszka, ale troszkę stracą. 129,5 metra, troszkę stracili na tej przewadze Słoweńcy. Już spadli na trzecią pozycję po skoku Laniszka, ale i tak to był wybitny skok reprezentanta Słowenii. No i tak wygląda. Szwajcarzy prowadzą po pierwszej serii. To jest jakiś szok. Szwajcarzy prowadzą po pierwszej serii. Co tu się dzieje, proszę Państwa? To jest sensacja, to jest naprawdę sensacja. Co robią Szwajcarzy w letniej Grand Prix? Najpierw czwarte miejsce w Wiśle, a teraz prowadzą w Lahti po pierwszej serii. Na drugim miejscu Niemcy, którzy dzielnie będą z nimi walczyli. Dalej Słowenia, Polska, Finlandia, Ameryka, Norwegia i Austria bez awansu. Czesi, Włosi oraz Japonia. No i zaczynamy drugą rundę, którą zaczyna Niko Kyodosaho. No już nie tak daleko jak w pierwszej serii. Dalej niezły skok Kyodosaho, ale to już było tylko 117,5 metra, a nie 121. Szymek tymczasem. W pierwszej serii 116,5 metra. No i teraz się poprawił. Teraz się Szymek poprawia, to jest 120,5 i co nieco do Finlandii odrobi ją odrobili. A teraz Nertex, Austriacy dopiero na 8 pozycji, słabiutko. Powtórzył skok z pierwszej serii, ale w gorszym stylu. Jakie noty za styl, ależ Austriacy na tym stracili teraz. Norwegowie Andrew. Norwegowie bez ich dwóch liderów, Johanssona i Welty, no nie mają co sobie poradzić. Andrew dwa razy 116, 116,5 metra. No niby niezłe skoki, ale
Trochę startuj teraz uwaga, Gregor de Schwanden. Od niego teraz będzie też wszystko zależało, a potem od Dominika Petera, bo jestem pewien, że Pajer oraz Aman nie zepsują, de Schwanden nie psuje. De Schwanden nie psuje, to jest 122 metry i Luka Rot przed sobą ma ciężkie zadanie. Oj, daleko będzie. Ojej! Wyprowadza Niemców na prowadzenie. 128 metrów, no i Szwajcarzy już na miejscu drugim, a teraz Polacy, Kelba. Od niego teraz będzie to zależało, czy Polacy będą jeszcze walczyli o podium. No brawo, przekroczył 120 metrów, chociaż tyle, 122 metry, ale no Telba widzimy, że to nie jest jego skocznia, Vlachty kompletnie sobie nie radzi. Tak samo Žigajelar kompletnie Vlachty sobie nie radzi, ojej. 111 metrów i czwarta pozycja, Žigajelar kompletnie nie umie się odnaleźć Vlachty. Oj młotka, rozpoczynamy drugą rundę. W pierwszej rundzie 118,5 Oli Młotki. Podobnie teraz Oli Młotka. 118 metrów, bardzo dobre skoki Oli Młotki w dzisiejszym konkursie drużynowym. A teraz Kevin Bickner. W pierwszej serii na pewno dobry skok oddał, 122 metry. No i Kevin Bickner, piękne dwa skoki. 122, 124,5, może noty za styl nie są najlepsze, ale Ameryka pokonuje Finlandię i mogą być w top 5. A teraz Austriacy Gregor Schlierenzauer, słabiutko. Słabiutko jak zwykle, 115 metrów, no i Austriacy jeszcze bardziej stracą. Ale Stiernen może coś odrobić Norwegom. Po skoku Stiernena wyszli na wyższe miejsce. Stiernen to jest głowa Norwegów w tym konkursie i brawo Stiernen! Odrobili troszkę, już są na drugiej pozycji. Pokonują Finlandię w tym momencie. I Kilian Peyer. Okradziono go z rekordu. Ale jeju. Kilian Peyer jest niesamowity w Vlachty. 135,5, 132,5 metra. Co robi Kilian Peyer i Szwajcarzy? Jednak muszą się liczyć z tym, że teraz skacze Markus Eisenbichler. Rekordzista skoczni, no i ja pierniczę. Eisenbichler 136,5, 135 metrów. No, Eisenbichler coś udowodnił tym konkursem. Eisenbichler udowodnił coś tym konkursem, że tamte podium Vlachty Eisenbichlera w konkursie indywidualnym nie było przypadkowe. Markus Eisenbichler po prostu wymiótł konkurencję. A teraz Polska, Tada Banri. Ależ on teraz zrobi przewagę dla Polski nad Słowenią. 131,5 metra. No i Peter Preutz. Chociaż Peter się nie poddaje i to jest piękny skok Petera Preutza. Ale dalej są na czwartej pozycji, tracą jeszcze troszkę do Polski. Jarko Matta. Tymczasem Finowie na siódmej pozycji są. No dobry występ Jarko Matty. 122, 118 metrów, nie ma co narzekać. Reprezentacja Finlandii naprawdę dobrze w tej drużynówce się spisuje. A teraz Kacpernik już nie tak daleko jak w pierwszej próbie, ale dalej był to dobry skok, 127 metrów. No i Austriacy, którzy są raczej na przegranej pozycji. Dejmianek. Drugi najlepszy z Austriaków, no i 123, 122 metry to były niezłe skoki, ale Austriacy wiedzą, że już nic więcej niż ósme miejsce nie osiągną, a teraz Ciastek, który psuje dla Norwegów, wiadomo, spadają na trzecią pozycję, 113,5, przegrywają znowu z Finlandią. Dominik Peter, od niego zależy, czy Szwajcarzy staną na podium. Od tego skoku wszystko będzie zależało. Brawo! Dominik Peter nie psuje. Dominik Peter nie psuje. 124 metry Szwajcara. Dominik Peter się nie spalił. Dominik Peter nie spalił tego skoku, ale Niemcy, kotełek, ojeju.
Upadł! I drudzy są! Są drudzy! Aman kontra Laje, co się tam będzie działo? Co się tam będzie działo? Szwajcarzy będą prowadzili po trzech rundach drugiej serii. A teraz Kamil Stoch. Ale Polacy też nawiążą walkę. Polacy też nawiążą walkę po tym skoku Stocha. Ale jeszcze pan Wiesio, Słoweńcy też raczej nie chcą zrzucić broni. Wszystko zależy od skoku pana Wiesio. I pan Wiesio nie zrzuca broni, to był piękny skok. I Słoweńcy będą walczyli z Polakami. Laniszek Kubacki, Laje Aman. Ależ będzie walka o podium, bo już tutaj Amerykanie skazani na piątą pozycję. I za mocna przewaga nad Finlandią i za mocna strata do Słowenii, więc top 4 walczy o podium. Amerykanie dzisiaj piąte miejsce już na 100%. Finowie będą raczej walczyli z Norwegami o siódmą pozycję, o szóstą pozycję, a Austriacy skazani na ostatnią pozycję w tym konkursie. Niestety szkoda Austriaków, ale tak się to kończy. Ale może Filip Aschenwald coś pokaże na koniec. Tak, Aschenwald z honorem kończy. 132 metry, bardzo dobry występ Filipa Aschenwalda w drużynówce. A teraz Halvor Egner Granerud. Popsuł trochę Granerud. Oj! Halvor Egner Granerud. 113 metrów zaledwie Halvora Egnera Graneruda. No i Austriacy na siódmej pozycji jednak, czyli jednak los uśmiechnął się dla Austrii, a teraz ojeju. Anti-Alto coś udowadnia tym skokiem. Anti-Alto 135 z telemarkiem. No i Orzech jednak musi coś skoczyć, żeby Amerykanie byli na tym piątym miejscu, no i skoczy. Orzech spokojnie. Pokazuje, że jest liderem Amerykanów. Orzech jest liderem, on jest tutaj kapitanem Ameryką. Orzech to kapitan Ameryka swojego zespołu, a teraz Anze Laniszek. Słabo. Laniszka stać na o wiele więcej. 123 metry, no coś nie wyszedł ten skok Anze Laniszkowi. No i Dawid Kubacki. Oj, będzie świetnie. Przepięknie Kubacki. ...131,5 metra. No i jest pierwszy Dawid Kubacki. No i teraz walka. Walka i jeszcze raz walka. Niemcy oraz Szwajcarzy. Laje kontra Aman. Kto dziś zwycięży? Zobaczmy, jaką postawi Stefan Laje barierę, poprzeczkę dla Amana. Ojej. Poprzeczka jest mocna. Poprzeczka jest mocna na Simiego Amana. To jest 132 metry. I uwaga. Szwajcarzy przed próbą zwyciężenia. Szwajcarzy przed próbą zwyciężenia. Czy oni to zrobią? Czy Szwajcaria dziś wygra? Panie, co się tutaj dzieje? Simon Aman już na belce. Szwajcarzy, tutaj naprawdę mogą coś zdziałać. Już rusza Simon Aman, 133 metry gdzieś potrzebuje. Simi Aman! Daleko nie ustał jej!
Gdyby to ustał, Szwajcarzy by wygrali. Szwajcaria by to wygrała, gdyby ustał. To jest pech sezonu. Gdyby Amman to ustał, Szwajcarzy by zwyciężyli. Ale nie śmiejmy się, nie śmiejmy się, ponieważ Amman nie wstaje. Nie dość, że Amman upada na 132,5 metra. Nie dość, że gdyby ustał, Szwajcarzy by wygrali, to jeszcze tutaj kontuzja może być. Simon Amman nie wstaje. Simon Amman nie wstaje. I to nie wygląda najlepiej dla Simiego Ammana. Ten weteran przesympatyczny skoczek z Szwajcarii coś sobie zrobił. Oj, tam mu się noga wygięła. Oj, oj, oj. W kostce tam mu się... Tam mu się w kostce trochę noga wygięła. No i mimo to Szwajcarzy oczywiście stają na podium. No nie ma co tutaj ukrywać, no. Simon Amman skoczył na tyle daleko, żeby nawet 15 punktów przewagi utrzymać nad Słowenią, więc i tak czy siak gratulujemy. Gratulujemy reprezentacji Szwajcarii. Gratulujemy. Stanęli na trzecim stopniu podium. Szwajcarzy są na podium. To jest po prostu... Szwajcarzy przeszli samych siebie. Przeszli 200%, ale... No szkoda Simiego Ammana. No mogli wygrać i nie dość, że nie wygrali, to jeszcze Amman sobie coś zrobił. To wyglądało bardzo niebezpiecznie. I to może być nawet pauza do końca sezonu przez ten upadek dla Simiego Ammana, czego oczywiście nie życzymy. Niemcy oraz Polska ostatecznie wygrywają drużynówkę. No a Szwajcarzy pokazali się z niesamowitej strony w tej drużynówce. Nie ma co ukrywać. Wywaliło DSJ, fajnie. Trzeba wrócić ponownie. Bo muszę wszystko ustawić. Nie to. Dobra. A więc to na tyle z drużynówek w letniej Grand Prix. Natomiast za chwilę dostaniemy informacje na temat zdrowia Simona Ammana. Tylko teraz szybko trzeba wszystko ogarnąć. A zatem jak widzimy ponownie Niemcy oraz Polacy po 700 punktów i zwyciężają letnią Grand Prix w drużynówkach. Na trzecim miejscu oglądamy Słoweńców, którzy mają tychże punktów, jak widzimy, dobrze 650.
Na czwartym miejscu utrzymują się Szwajcarzy z notą 550 punktów. Szwajcarzy chyba już więcej zrobić nie mogli w tym sezonie. No i Amerykanie na piątej lokacie. I mają punktów 300. No i teraz wyniki konkursów. Zwyciężyli Niemcy. Niemcy są w okropnej formie. Niemcy są niestety w okropnej formie. Druga była Polska. Trzecia Szwajcaria. No i oczywiście mamy nowego rekordzistę skoczni. Jak wiadomo, rekordzistą skoczni zostaje Markus Eisenbichler ze swoim skokiem aż na 136,5 metra. Naprawdę Markus Eisenbichler jest szalony. Pobił rekord McKenzie'ego Boyclosa. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że Close nie może utrzymać tego rekordu, no bo za mocny jest Eisenbichler. A teraz będziemy czekali na informację dotyczącą zdrowia Simona Ammana. No, na szczęście nic bardzo, ale to bardzo poważnego się nie stało. Mamy już dokładną informację dotyczącą Simona Ammana. Simon Amman podczas upadku w drugiej serii niestety doznaje urazu kostki i z przykrością informujemy, iż sympatyczny szwajcarski weteran opuści konkurs w Słupsku. I tylko konkurs Słupsku, więc wszystko wygląda na to, że Simon Ammann będzie już gotowy na konkurs w Lwowie. Czyli taka pierwsza próba przedolimpijska. Także Simon Ammann, wszystko z nim w porządku. W Słupsku nie wystartuje, ale już potem będzie wszystko w porządku. Na całe szczęście. I to by było na tyle. I następny konkurs w tym całym Słupsku.